Jeśli w samochodzie nie interesuje Cię dynamika, osiągi, świetne prowadzenie, interesuje Cię natomiast, żeby ten samochód bezawaryjnie przejechał jakieś 1,5 miliona kilometrów, to używana Corolla z 1.6 pod maską jest autem dokładnie dla Ciebie. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, bo siedzę w samochodzie używanym i powiem o tym trochę na końcu, ale mam nadzieję, że to będzie początek takiej nowej serii, że to będzie przede wszystkim seria. Dam znać na końcu, a przejdźmy może do dzisiejszego bohatera. Siedzę aktualnie w Toyocie Corolli 12, czyli najnowszej generacji. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2019 roku, ma zatem 5 lat i to był początek życia czy istnienia właśnie tej generacji. To, co jest tu chyba najistotniejsze, coś, co determinuje, bardzo determinuje grupę docelową klientów tego samochodu, to wolnossące 1.6. Ale ja o tym powiem później. Teraz może, korzystając z okazji, że partnerem kanału jest Car Vertical, sprawdźmy, czy ten konkretny egzemplarz nie ma ze sobą na przykład 4 dzwonów. Sprawdzamy. No i w tym przypadku pobrany raport może nas na szczęście uspokoić. Jak widzimy po sprawdzeniu źródeł w 35 krajach, nikt nie bawił się przy liczniku, zgadza się status finansowy i prawny i samochód nie miał żadnych uszkodzeń. To, co też ważne, nie jest objęty żadnym leasingiem, no i potwierdzamy sobie, że nie ma tutaj żadnych zapisów o uszkodzeniach. Możemy potwierdzić sobie specyfikację i wyposażenie, a także to, że samochód został zarejestrowany w 2019 roku. Także tym razem raport mógł nas na szczęście uspokoić. No i jak widzimy, na szczęście tutaj było wszystko ok. No ale co by było, gdybym, powiedzmy, zainteresował się tym egzemplarzem? No to gdybym nie pobrał raportu, to nie zobaczyłbym na przykład tych zdjęć. Zobaczcie, jak w 2022 roku prezentował się ten egzemplarz. Widzimy obie poduszki wystrzelone, także było tutaj grubo. Co prawda przebieg się zgadza, ale zobaczcie, że szacunkowy koszt naprawy mógł wynieść nawet 62 do 82 tysięcy złotych. Także naprawdę nieźle. I właśnie dlatego powtarzam, że pobranie takiego raportu to naprawdę bardzo dobry pomysł. I pamiętajcie też, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, raport pobierzecie sobie aż 20% taniej. Dobra, to widzieliście, co można albo co powinno się zrobić przed zakupem używanego samochodu, a teraz przechodzimy do tego egzemplarza. I tak jak powiedziałem, o silniku powiem za chwilę. Sprawdźmy sobie najpierw wnętrze tego auta. Zacznijmy od bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 471 litrów, co jest wartością całkiem godną. Zwrócę uwagę na taką ciekawostkę. Ten bagażnik, czy klapę tego bagażnika, otwieramy przy pomocy pilota. No ale jak widzicie, zostawiłem tam na przykład koło, żeby był jakiś punkt odniesienia, także ten bagażnik jest całkiem ok. Teraz pytanie, czy całkiem ok jest też na kanapie. No to wskakujemy. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i miejsca przed kolanami mam tutaj ogrom. Jeśli ktoś bał się tego aspektu, myślał, no to jest kompakt, pewnie nie będzie za dobrze, no to przed kolanami jest moc, ale już tak dobrze nie jest nad głową. Nawet przy moim wzroście, jak siądę sobie tutaj wygodnie, to tej przestrzeni nad głową nie zostało za dużo. Siedząc w czapce, tak jak pewnie wiecie, robię to zawsze, to ja gdzieś tam machając głową uderzam daszkiem w dach. Więc to jest aspekt, na który zwracam uwagę. Przestrzeń nad głową. Jej za dużo tutaj z tyłu nie ma. No dobra, teraz przeskakujemy do przodu. Toyoty nie są znane z fantastycznych materiałów, świetnego wykończenia. Mówię o tej części. I powiem Wam, że mimo, że to jest prosta wersja, prosty samochód, prosty model, to może powiem coś dziwnego, ale myślę, że wielu z Was może spodziewać się, że tu jest gorzej niż jest w rzeczywistości. Zaznaczę, że mówię o materiałach, spasowaniu, wykończeniu. O designie to chyba nawet nie chcę mówić. No każdy widzi, jak to wygląda, więc komentował nie będę, ale na pewno skomentuję coś, co jest jedną chyba z trzech najsłabszych rzeczy w Toyotach. Chociaż tu też jest trochę inna sytuacja. Multimedia. I to jest samochód z 2019 roku. Jak wsiądziecie w Toyota z 2023 albo i 2024, no to jest lepiej, ale też nie jest dobrze. Przy czym te multimedia są tak proste, że tu nawet nie mamy jakiegoś ekranu, dużej mapy i tak dalej. No taka wersja, więc tutaj nie będę się za bardzo rozwodził, ale jeśli spodziewacie się na przykład dobrego nagłośnienia, no to nie. Natomiast jeśli spodziewacie się na przykład prostej obsługi klimatyzacji, no to może nie do końca, ale już tak.
Pokrętła, najprostsza rzecz na świecie, albo przyciski, bo one są na równi. I dokładnie tak jest tutaj. Chociaż ta trochę dziwna rzecz, to mam pokrętło od nawiewu, siły nawiewu i mam pokrętło od temperatury, ale tu nie widać stopni, tylko są kreseczki. No ale z drugiej strony taki to urok klimatyzacji manualnej. Ale tak jak mówię, to jest najprostsze, co może być i niech tak będzie nawet w S-klasie. Ja bym tak w każdym razie wolał i podsumowując, jeśli nie lubicie tej panującej dzisiaj tabletozy, to jej tutaj nie ma. No i jeszcze zegary. One są proste. A myślę, że dzisiaj to jest bardzo duża zaleta. Niektórzy tak kombinują z zegarami, że te zegary to już nie są zegary, tylko jakieś wyświetlacze i czasem ciężko zobaczyć, ile wy na przykład jedziecie, albo ile macie paliwa. Tutaj widać wszystko, te zegary są proste. Po prawej stronie mam też bardzo prosty komputer, ale fajne jest na przykład to, że można sobie ustawić cyfrową prędkość, czy prędkościomierz. Ja to bardzo lubię, bo mi to bardzo pomaga, więc te zegary są bardzo proste, bardzo czytelne. Jak spodziewacie się fajerwerków, to nie tutaj, a jak spodziewacie się prostoty, a jeśli kupujecie Corollę 1.6, to pewnie spodziewacie się wszędzie prostoty, to te zegary powinny spełnić Wasze wymagania. No i jak powiedziałem o rzeczach prostych, to może zanim polecę dalej, fotele. Bo one są, na przykład jeśli chodzi o trzymanie boczne, to też one są tak proste, jakby ktoś je, nie wiem, jakimś walcem wygładził. Może tego tak za bardzo na zdjęciach nie widać, chociaż jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie na zdjęciach czy na filmach, ale siedząc, tego podparcia bocznego tu za bardzo nie ma. Z drugiej strony, to nie byłem tym samochodem w 1000-kilometrowej trasie, ale podejrzewam, że odnośnie foteli byłoby znośnie. Przy czym jeśli takie auto macie, to napiszcie w komentarzach, bo ja tego po prostu nie wiem. Nie mam tego samochodu na tak długo. Takie wrażenia z jazd, które odbywam, są takie, że być może jest troszkę za krótkie siedzisko. Fotel jest bardzo prosty, oparcie jest bardzo proste. Jest tutaj w miarę wygodnie, ale właśnie tego trzymania bocznego praktycznie nie ma. To jest taki bardziej taboret niż mega, cudzysłów, sportowy fotel. Ale myślę, że do tego samochodu jest dobrany całkiem ok. No i dobra, jeszcze może dwie rzeczy. Mechaniczny ręczny, czyli nie mamy tutaj auto hold, ale przy manualnej skrzyni on nie jest może jakoś niezbędny. No i kierownica, też prosta, nie jest gruba. Nie powiem, że tutaj są jakieś fantastyczne wrażenia z użytkowania tej kierownicy, ale ona jest taka jak cały ten samochód. Bardzo poprawna. Ani słaba, ani jakaś fantastyczna. Takie mam wrażenia w zasadzie do większości cech tego samochodu. Ale przejdźmy do tych rzeczy najważniejszych, czyli do samej jazdy, bo przecież po to są samochody. Na początek poznajcie same cyferki. Pod maską dzisiejszego bohatera pracuje czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności 1.6. Dysponuje on mocą 132 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 160 Nm. Corolla w tej specyfikacji rozpędzi się do 200 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,7 sekundy. Trzeba też zaznaczyć, że Corolla w momencie debiutu w wersji hatchback i kombi otrzymała do dyspozycji benzynowy silnik 1.2 turbo o mocy 116 koni oraz hybrydy 1.8 122 konie i 2.0 koni 180. Natomiast prezentowany dziś sedan wyposażony został właśnie w wolnossące 1.6 lub hybrydę 1.8. No i teraz tak, ta chyba najważniejsza cyferka, najważniejsze dane, to nie jest kwestia przyspieszenia. Bo tu mamy poniżej 10 sekund. To wcale nie jest zły wynik. I to nie mówię tylko o mieście, po prostu. Poniżej 10 sekund to jest całkiem dobry wynik dla większości kierowców. Ale zobaczcie na moment obrotowy. 160 Nm. Dodajcie sobie do tego, że to jest silnik wolnossący. Czyli nie ma turbo, niski moment obrotowy. Co trzeba robić? Co musicie wiedzieć? Ja pewnie zwracam się tutaj do osób, które jeździły na przykład z 1.0, ale to było turbo. Mimo tego, że to było 100 koni, albo jeździły jakimś nawet niedużym dieslem i wsiądą sobie w taką Corollkę, silnik wolnossący. No miałem 1.0, teraz mam 1.6, tutaj będę miał, no to będzie super. Wsiadają, ruszają i te wrażenia są tragiczne. I one inne być nie mogą. Ten silnik nie ma turbiny, więc nie będziecie czuli tego wgniecenia w fotel, tego momentu przyspieszenia, szybszego ruszenia, czy zmiany biegu i znowu wbicia w fotel. Tutaj tego nie ma. Ten silnik trzeba kręcić, żeby on... Nie powiem, żeby był sportowy, czy jakoś bardzo dynamiczny, ale jak chcecie uzyskać jakąkolwiek dynamikę, to trzeba się tu pokręcić. Trzeba będzie zredukować bieg, czasem może nawet dwa biegi, ale da się tym samochodem jeździć w miarę normalnie, przy czym pamiętajcie, nie ma turbo, niski moment obrotowy, więc nie ma cudów. Wrażenia z jazdy tym samochodem są gorsze
niż to jest na papierze. Mówię o papierowych danych przyspieszenia. I to jest właśnie to, to jest właśnie ten aspekt, o którym powiedziałem, że determinuje grupę docelową tego samochodu. Bo jeśli zobaczyłeś, że na przykład w ten samochód zmieścisz się z rodziną, ale lubisz sobie pojeździć dynamicznie, to jestem w stanie się założyć, że będziesz rozczarowany tym silnikiem i pewnie dla Ciebie lepszym wyborem będzie turbo albo chociaż hybryda. Natomiast jeśli od samochodu oczekujesz przede wszystkim bezawaryjności, no i też ekonomiki, o tym zaraz powiem, to to może być fantastyczny wybór. Już tłumaczę dlaczego. Chociaż ten samochód prowadzi się bardzo neutralnie. Tutaj nie ma żadnych takich fajnych wrażeń z zakrętów, z jazdy. On jest nie po to. Skrzynia. To jest skrzynia manualna i może małe wtrącenie. Tylko pamiętajcie, że mówi to hejter skrzyń bezstopniowych. Ja już jestem na takim etapie, już jestem takim dziadem, że dla mnie nawet to beznadziejne CVT jest lepsze niż nawet świetna skrzynia manualna. To nie jest świetna skrzynia manualna, ale ona jest znowu bardzo poprawna. Ja na tyle, na ile jeżdżę tym autem, nic mi tu nie haczy, trafiam w te biegi. Jedyna rzecz, bardzo wysoko łapie sprzęgło, no ale może to jest kwestia tego egzemplarza. Natomiast skrzynia jest całkiem ok, jak lubicie manuale. Ale co jesteście w stanie dzięki temu, dzięki tej skrzyni między innymi i dzięki silnikowi osiągnąć? Bo to znowu jeszcze jedno wtrącenie. Ja jeździłem jakieś półtora roku CHR-ką, coś takiego. To była hybryda. I tamten samochód w mieście spalał 4,5 litra. Toyoty są znane z hybryd. Te hybrydy do miasta są fantastyczne. Tylko jak ja wyskoczyłem gdzieś na autostradę, to ja spalałem 8 albo 8,5. A miałem tą bardzo oszczędną hybrydę. I tu właśnie kieruję się do osób, które może nie mają po prostu takiej wiedzy, nie mają doświadczenia i pomyślały sobie, nie chcę tego 1.6, kupię hybrydę, będę palić bardzo mało. Będziesz w mieście. A ten samochód, i tutaj opieram się na tym, co czytałem, na tym, co usłyszałem, na tym, co się dowiedziałem. No bo oczywiście nie mam tego samochodu na co dzień. Użytkownicy podają, że gdzieś tam pod miastem, jadąc sobie 80-90, spalają tutaj 4,5 do 5. W mieście nie przekraczają 7. Ale na trasie ekspresówka, autostrada to jest jakieś 6, 6,5, 7. Czyli zobaczcie, jak ktoś o tym by nie wiedział. I tak jak mówię, pomyślał, kupuję hybrydę, będę palił bardzo mało. To jeżdżąc cały czas po trasie, będzie spalał więcej niż to wolnossące 1.6. Także miejcie to w głowie. Hybryda, nawet ta świetna hybryda Toyoty, mało w mieście, ale dużo w trasie. A ten samochód, użyję takiego słowa, jest ekonomiczny i tu, i tu. Natomiast jeszcze jedną rzecz musicie wiedzieć odnośnie trasy. Tutaj powyżej, już w zasadzie stówy, robi się dość głośno. To nie jest inaczej. Żadna Toyota nie jest świetnie wyciszona w trasie. I tutaj jest tak samo. 120 to jest, myślę, taki maks w miarę komfortowego podróżowania, ale wyżej, no to będzie tutaj głośno. No i nie mogę nie wspomnieć o zawieszeniu, które jest tutaj moim zdaniem jedną z największych zalet. Ono jest po prostu komfortowe. Dzięki temu taka codzienna jazda staje się przyjemna. I może to jest trochę na wyrost, ale mam wrażenie, że przez zawieszenie Corolla może sprawiać wrażenie, jakby była samochodem klasy trochę wyższej. Tutaj jest naprawdę komfortowo i przyjemnie. Przez zawieszenie. No ale dobra, czy przyjemnie będzie, jak zaczniecie się za takim samochodem rozglądać i traficie do jakiegoś komisu? No to sprawdźmy, ile takie używane cacko kosztuje. Zaznaczę, że samochodów szukam na Otomoto oraz że zawęziłem ich krąg do tych kupionych w Polsce. I jak można zauważyć, rozstrzał cen jest oczywiście dosyć spory, w zasadzie od 60 do 80 kilku tysięcy złotych. Ale to, co można z pewnością stwierdzić, przeglądając te oferty, to szukając Corolli z 2019 roku z silnikiem 1.6, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 70 kilku tysięcy złotych. No i dobra, widzicie, jak to wygląda. I jeszcze jedna rzecz, bo siedzimy w samochodzie używanym, więc trzeba o tym wspomnieć. Ten samochód ma przejechane niecałe 60 tysięcy. To nie jest dużo, ale mogą się pojawić po takim dystansie, po takim czasie przede wszystkim, jakieś otarcia, jakieś dziury i tak dalej. Starałem się to nagrać, gdzieś z bliska kierownicę czy fotele, ciężko to zrobić, ale naprawdę tutaj takich widocznych śladów użytkowania czy zęba czasu na tym samochodzie, czy w tym samochodzie nie widać. Nie wspominam o rdzy czy o takich rzeczach, bo jak widzieliście, to jest samochód bezwypadkowy, no i to jest jeszcze za krótko, więc nic tutaj takiego nie ma. I myślę, że to jest duży plus. No i dobra, dajcie znać, jak Corolla Wam się podoba. Wiem, że pewnie pół YouTube'a ma albo miało Corollę. Sam kiedyś miałem Corollę. I wspomnę jeszcze o dwóch rzeczach.
bo obiecałem na początku, że o tej, mam nadzieję, serii samochodów używanych. Jak może wiecie albo nie, ja na co dzień testuję samochody nowe. Nagrywam je zawsze w sobotę albo w niedzielę, mam wtedy Grześka, Michała, mamy drugi samochód. Jest po prostu ekipa, więc możemy nagrać te wszystkie ujęcia z jazdy i tak dalej. Gdzieś tam dronem ktoś jedzie, ja filmuję. Nie jestem w stanie tego zrobić sam, a te samochody używane będę nagrywał właśnie sam w tygodniu, więc, że tak powiem, ta szata graficzna będzie na pewno uboższa. No ale to też mnie długo powstrzymywało, tylko ja się zastanowiłem, bo mogę albo tego nie robić, albo zrobić właśnie z tą uboższą szatą. No i po prostu wybrałem opcję numer 2. Dajcie znać, czy chcecie takie filmy, czy jednak oglądanie filmu, gdzie nie ma tych właśnie wszystkich ujęć z jazdy, jest słabe. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że da się to obejrzeć, bo po prostu tych samochodów będzie więcej, a wiem, że też lubicie samochody używane, więc no będę robił, co będę mógł. A ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, to, że te właśnie samochody używane mam z salonu, z komisu, Auto Wilanowska. On mieści się właśnie przy ulicy Wilanowskiej i ja pana Marka, właściciela tego komisu, znam. Źle to zabrzmi dla mnie, ale pewnie już z kilkadziesiąt lat. Ale właśnie dlatego mogę z czystym sumieniem, z pełną premedytacją, z pełną odpowiedzialnością polecić wam to miejsce, jeśli szukacie samochodu używanego z Polski, z dobrym pochodzeniem, albo na przykład macie do sprzedania taki samochód, to też zgłoście się do pana Marka. Wszystkie namiary macie w opisie do tego filmu. No i ja naprawdę to miejsce polecam, jak szukacie dobrego, uczciwego sprzedawcy i bardzo fajnych samochodów, to właśnie Auto Wilanowska w Warszawie jest zdecydowanie miejscem dla was. No i dobra, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Jak macie sekundę, to prośba, oceńcie ten materiał, bo to mi się naprawdę bardzo przydaje. A jak nie chcecie przegapić kolejnych filmów z używanymi autami albo z nowymi, to sobie ten kanał zasubskrybujcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!